Państwo, myślę, że możemy zacząć. Licząc na to, że część osób lada moment się pojawi jeszcze. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Krzysztof Mickiewicz. Jestem dyrektorem Departamentu Pożytku Publicznego. Byłem w poprzedniej kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego sekretarzem tej rady. Nadal obsługuję Departament Pożytku Publicznego. Są tu moi współpracownicy. Witam Państwa w imieniu pana ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, w imieniu pana ministra Jarosława Dudy, w poprzedniej kadencji współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego. Panowie ministrowie dotrą do nas, no, zdarzenie spowodowało, że nie mogą być od początku. Ta uroczystość wręczenia nominacji na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie się dzisiaj, nieco później. Dlatego też, witając Państwa bardzo serdecznie, chciałem zaproponować zmianę porządku obrad. Po pierwsze, chciałbym przypomnieć, że dzisiaj jest ważna konferencja poświęcona dialogowi obywatelskiemu w Ministerstwie Gospodarki pod Kopułą, gdzie praktycznie Rada będzie pełnić rolę takiego podmiotu słuchającego opinie wyrażane przez osoby, które wiele zrobiły dla rozwoju dialogu obywatelskiego, przez zaproszonych gości. W takiej konwencji World Cafe będziemy próbować opracować rekomendacje dialogu obywatelskiego w kontekście jego instytucjonalizacji, być może korzystając z inspiracji Rady dialogu obywatelskiego społecznego oraz bardzo ważnego ciała, jak jest Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Więc to nas czeka od 12. Tam też odbędzie obecny pan minister i dlatego też zmieniając porządek, proponując zmianę porządku obrad, chciałbym, proszę Państwa, aby nastąpiła w pierwszej fazie praca w części pozarządowej prowadząca do wyboru współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego. W drugiej kolejności będzie wskazanie przez stronę publiczną na współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego z tej strony sektora publicznego. No a potem chciałbym, abyśmy po tej uroczystości wręczenia nominacji umówili się na spotkanie pierwsze, już merytoryczne, gdzie między innymi omówilibyśmy regulamin Rady Działalności Pożytku Publicznego, bo dziś nie ma czasu na wypełnienie dyskusją i ustaleniami co do merytorycznej strony funkcjonowania Rady, a więc jej formalnego, jej regulaminu. Więc no, mam taką propozycję i prośbę w imieniu pana ministra, aby czekając na pana ministra około wpół do 11, jednego i drugiego, żeby strona pozarządowa dokonała wyboru współprzewodniczącego. I następnie po nominacji będzie wybór, wskazanie współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony publicznej i wówczas będzie tytuł do tego, aby znaleźć czas na spotkanie pierwsze merytoryczne Rady Działalności Pożytku Publicznego, gdzie wiodącym punktem będzie oczywiście regulamin, ale kto wie, czy już Państwo nie będziecie mieli propozycji, to w programie powinniśmy zawrzeć co do tego, aby dokonać pewnej inwentaryzacji spraw, które w pierwszej kolejności Rada powinna się zająć. To są ustalenia, które poczyniłem wczoraj z panem ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i on prosił, aby te propozycje potraktować jako sugestie ze strony administracji rządowej, ministra pracy i polityki społecznej co do procedowania. Czy Państwo macie jakieś uwagi bądź propozycje, które by uzupełniły? Bardzo proszę pan ksiądz dyrektor Sławik.
Doktorze, myślę, że propozycja właśnie przesunięcia jest jak najbardziej słuszna, ale sugerowałbym, zanim podejmiemy ten krok wyboru współprzewodniczącego, żeby jednak zrealizować punkt dotyczący prezentacji członków, bo w tym momencie też nie do końca wiemy, kto należy do której części Rady. Drugiej odsłonie, ale bardzo dziękuję. To tylko pokazuje, proszę Państwa, jak to partnerstwo publiczno-społeczne działa. Tak, jeśli czegoś nie zrobi administracja publiczna, to ten sektor reaguje konstruktywnie i myślę, że formuła, w jakiej ta prezentacja powinna nastąpić, powinna być poprzez autoprezentację. Będzie to zręcznie i tak bym zaproponował. Czy Państwo zgadzacie się, jakby taka autoprezentacja członków Rady Działalności Pożytku Publicznego nastąpiła? Ja mogę oczywiście w kolejności wskazywać osoby, które tej autoprezentacji powinny dokonać. Czy taka konwencja Państwa odpowiada? Tak, to by po prostu ludzie zrobić, tak? Dobrze, to ja nawet nie będę odczytywał członków Rady bardzo Działalności Pożytku Publicznego. Proszę o autoprezentację. Pozostałe osoby krótko tylko o powody właściwie instytucji, które reprezentują poza byciem członkiem Rady. Proszę o prezentację. Proszę bardzo. I wciśnijmy, proszę Państwa. Agnieszka Kopuska, Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ja jestem w zastępstwie za panem ministra Tadeusza Słowackiego, który jest dzisiaj na urlopie. I bardzo przepraszam, że mógł brać udziału. Jestem pracownikiem Departamentu Zwiększenia Szans Edukacyjnych. Właściwie tyle w ramach autoprezentacji. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie, nazywam się Anna Grykierek, jestem członkiem Zarządu Związku Gmin Wiejskich, pełnię trzecią kadencję funkcję burmistrza, wcześniej byłam radną Rady Powiatu i zajmowałam się również sprawami społecznymi. Dziękuję bardzo. Ksiądz Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, również członek Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta i jeszcze kilka innych stowarzyszeń, natomiast w Radzie Pożytku od po raz piąty. Krzysztof Baron, ja też należę do ekipy weteranów i moja przygoda z Radą zaczęła się jeszcze przed ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Mieliśmy wtedy taki zespół, jeśli dobrze pamiętam, 12-osobowy, wyłoniony przez sektor obywatelski do pracy nad tą ustawą i w związku z tym ja przypominam sobie, jak wtedy u pana prezydenta Kwaśniewskiego była ta ustawa uroczyście podpisywana w 2003 roku. Byłem również członkiem nie wszystkich kadencji, nie jestem aż takim weteranem jak ksiądz Słowik, ale kilku z tych poprzednich kadencji. W poprzedniej kadencji pełniłem funkcję współprzewodniczącego Rady ze strony pozarządowej. Moja organizacja to Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, w skrócie WRZOS. WRZOS ma obecnie ponad 800 organizacji członkowskich i główną troską jest rozwój trzeciego sektora oparty o jego finansową i gospodarczą stabilizację, ale nie poprzez głównie korzystanie z funduszy zewnętrznych, tylko poprzez udział trzeciego sektora w świadczeniu usług społecznych, usług użyteczności publicznej.
przewodniczącą Rady Programowej Bebrząc. Dziękuję. Bardzo bogactwo życiorysów Państwa wszystkich powoduje, że możemy mieć kłopot z dotrzymaniem terminu, więc prosiłbym o syntetyczne przedstawienie się. Dziękuję. Bardzo przepraszam. Małgorzata Siewica, jestem naczelnikiem Związku Harcerstwa Polskiego. Tak? Prosiła pani naczelnik? Okej, okay, dziękuję bardzo. Próbuję przebić, nazywam się Grzyjewski. Zgłoszony jestem przez Związek Realizacyjny Spółdzielni Socjalnych. Byłem w poprzedniej kadencji, kierowałem zespołem funduszy, programów funduszy oraz zespołem spraw usług. Postaram się nie przebijać, ale powiedzieć najważniejsze informacje o sobie. Nazywam się Dorota Biechowicz-Witon, nie reprezentuję Polskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, członek sieci SPLOT. Jestem też związana z organizacjami, zwłaszcza socjalnymi w województwie opolskim, wcześniej z Opolskim Forum Organizacji Socjalnych. W tym roku udało mi się obronić doktorat również w tym temacie i jestem członkinią dwóch opolskich rad. Opolskiej Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, tam pełnię funkcję przewodniczącej, i wojewódzkiej, tam pełnię funkcję sekretarza. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Karolina Kuczkowska, tutaj Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Na co dzień pracuję w środki wspierania organizacji pozarządowych w Białymstoku, więc także sieć SPLOT. W Radzie pierwszej kadencji, natomiast mam doświadczenie w pracy w komitetach interwencyjnych. Andrzej Nowicki, Związek Powiatów Polskich, starosta powiatu bliskiego od 10 lat. Jeszcze poproszę w tym rzędzie pana Piotra, ponieważ czy... Dziękuję bardzo. Piotr Tronczak, wydelegowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. Paweł Derbek, Instytut Edukacji Społecznej, to Śląska Rada do Spraw Młodzieży. Aneta Stachowicz, Departament Pożytku Publicznego. Magda Dobra-Moskawiter, Sportowa Organizacji Pozarządowych NGOP. Angelika Wardęga, jestem naczelnikiem w Departamencie Pożytku Publicznego. Dzień dobry Państwu, Piotr Rutkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego. Dziękuję. Zdzisław Szkutnik, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związku Organizacji Pozarządowych. Byłem związany przez życie zawodowe właściwie całe z dwiema uczelniami, Uniwersytetem Adamowickim i Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych. Udzielałem się i w radach osiedla, i w ruchu działkowym. Teraz w Miejskiej Radzie Seniorów zacząłem bywać w Obywatelskim Parlamencie Seniorów. No i teraz tutaj trafiłem. Ewa Mańkiewicz, Cudny, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Naczelna Organizacja Techniczna. 39 stowarzyszeń naukowo-technicznych, ponad 110 tysięcy członków. Jesteśmy również członkiem OFOP-u. Nasza federacja miała reprezentantów, to akurat nie byłam ja, ale byli reprezentanci w Radzie. Oprócz tego jestem w Radzie Programowej Kongresu Kobiet i też uczestniczyłam w komitetach monitorujących, pracach komitetów monitorujących. Jestem też redaktorem naczelnym czasopisma Przegląd Techniczny, najstarszego w Europie, 150 lat w przyszłym roku. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Dariusz Suszyński, Związek Młodzieży Wiejskiej. Jestem prezesem Związku Młodzieży Wiejskiej od 3 lat. Obecnie zasiadam również w Komitecie Monitorującym do spraw PROW. Tworzymy również Polską Radę Organizacji Młodzieżowej i dużą uwagę poświęcamy na społeczeństwo obywatelskie i na wsparcie ekonomii społecznej, tworząc obecnie OWES, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie lubelskim. Dzień dobry Państwu, nazywam się Lucyna Bogusz, reprezentuję Ministerstwo Gospodarki. Byłam członkiem 4. kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego. Piotr Trygała, Związek Miast Polskich, na co dzień Dobrowa Górnicza, wcześniej związany z OFOP-em. Dziękuję. Dzień dobry, Piotr Choroś, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, też związek także. Na co dzień pracuję w Urzędzie Miasta Lublin, gdzie kieruję działem odpowiedzialnym za kontakty z organizacjami pozarządowymi. To jest od 2010 roku, wcześniej przez 12 lat pracowałem w organizacjach pozarządowych. Witold Zekrzewski, Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich. Marta Szymonkowska, Departament
nasza gwiazda, która będzie na pierwszym froncie. We współpracy z Państwem musimy zapamiętać, jak wygląda teraz, jak będzie wyglądać po roku współpracy. Szanowni Państwo, mam teraz gorącą prośbę, abyśmy właśnie przeszli do tego drugiego, dziękuję Państwu za prezentację, do tego drugiego ważnego punktu, o którym wspomniałem po propozycji przesunięcia, więc wyboru współprzewodniczącego w ramach wewnętrznej procedury przedstawicieli sektora pozarządowego. I mam, jeśli Państwo zgadzacie się na to procedowanie, to mam taką gorącą prośbę, aby to wydarzenie nastąpiło w sali 103, to jest obok. Wszystko jest przygotowane, możecie Państwo tam się spotkać i dokonać wyboru współprzewodniczącego, a będziemy czekać na biały, wończarny dym. Tu, no jesteście Państwo w mniej przygranej sytuacji, bo tu zostaje katolik, ale być może to wpłynie na dynamikę Państwa działań. Czy jest zgoda na takie procedowanie? Jeśli tak, to zapraszam Państwa do sali 103, to jest po prawej stronie. O, Matusia będzie, jeśli Pani Magda będzie Państwu potrzebna do tych techniczno-organizacyjnych kwestii, to może zostać tam, bardzo proszę. Teraz właśnie po prezentacji przedstawienia wydanych porządku obrad, czy wydaje się to jest przy Yeah.
z korporacji samorządowych o jedno, tak, bo jest 6, podobnie jeśli chodzi o ministerstwa, bo może ta rola być naprawdę wydatna i też na to bardzo liczy. Będziemy gospodarze, ale wymiar tej praktyki, tego działania na rzecz budowy Rady Dialogu Obywatelskiego, czy ciała, które by komplementarne było w stosunku do tych dwóch pozostaje, będzie naprawdę bardzo ważne, bardzo istotne. Thank you.
a minister wyszedł. No to już poprosi pan sekretarz. Spotkaj się pan na korytarzu. Może poczekam, aż wszyscy wejdą, żeby tak... Koncert będzie referował pan jeszcze? Wniosków takich sensacyjne zmiany. Ciałem doradczym, opiniotwórczym dla ministra pracy i polityki społecznej,
ale jej zakres wykracza poza mury tego resortu. Wykracza poza działania związane tylko i wyłącznie z pożytkiem publicznym. Ona jest moim zdaniem radą, która powinna, i tak było w wielu miejscach w historii, opiniować projekty dotyczące różnej aktywności społecznej, obywatelskiej, ale i gospodarczej, jak również relacji pokoleniowych czy międzypokoleniowych w Polsce. Szanowni Państwo, ta rada też ma inny kształt niż poprzednie. Inne są proporcje. Jest 14 osób powołanych z sektora, będzie jeszcze więcej i to jest bardzo dobry krok, żeby był tu w przewadze głos instytucji, osób związanych z aktywnością społeczną, z aktywnością pozarządową. Dlatego ogromnie się cieszę, że inaugurujemy to posiedzenie. Niezależnie od tego, co się będzie działo za kilka dni, jakie będą wyniki różnych decyzji, to jesteśmy wspólnie zobowiązani do takiej dynamicznej pracy, do dynamicznej pracy na rzecz wzmocnienia dialogu obywatelskiego w Polsce. Dobre zmiany, które dokonały się w tej kadencji, wchodzą w życie, część już w tym momencie, część z początkiem nowego roku. My przygotowujemy rozporządzenia, które też będziemy chcieli już bardzo szybko z Państwem procedować, na przykład o reklamie, o promocji organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego korzystających z wsparcia w ramach 1%. Dlatego proszę o tą intensywną pracę. Jeszcze raz wszystkim serdecznie gratuluję i proszę o przyjęcie nominacji. Dziękuję bardzo. Czyli przechodzę. Bardzo proszę Panie Przewodniczący. Tak, tak ustaliliśmy, że tamtej części. Zapraszam Pana Ministra. Panie Przewodniczący, wtedy Pan Minister będzie leciał. To jest w kolejności alfabetycznej. Pan Krzysztof Balon. Może dowiemy się przy okazji, Panie Przewodniczący, kto jest współprzewodniczącym. To Pan Szkutnik musiałby zrobić. Proszę Państwa, to było 10 bardzo konstruktywnych minut. I w wyniku wyboru został współprzewodniczący pan Krzysztof Baron. O, mogę podać wyniki. 13 osób głosowało, 11 było za, 1 wstrzymujący się, 1 przeciw. Dodam, że na życzenie kandydata wyborem wygrania. Bardzo dobrze. Panie Ministrze, Pani Lucyna Bogusz. Pan Paweł Dębek. Dziękuję. Pan Piotr Drygała. Thank you.
Piotr Frączak. Dziękuję bardzo. Pani Anna Grygierek. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny. Pan Marek Mazur. Nieobecny. Pan Cezary Miżyjewski. Dziękuję. Pan Andrzej Nowicki. Pani Dorota Piechowicz-Witoń. Dziękuję bardzo. Pani Karolina Poczykowska. Pani Małgorzata Sinica. Dziękuję. Pan Tadeusz Sławecki. Ja rozumiem, że w zastępstwie, tak? Bardzo proszę, tak. Stanisław Słowik. Dziękuję. Pan Dariusz Suszyński. Zdzisław Szkutnik. Dziękuję. Pani Teresa Ciszbielek. Rozumiem, że jest obecna. Pan minister Andrzej Wyrobiec, też nieobecny, przekażemy. I pan Witold Zakrzewski. Dziękuję bardzo. To zapraszam pana przewodniczącego. Mając okazję, proszę państwa, chcę odnotować fakt, wysokiej frekwencji, aby inauguracyjne posiedzenie było wzorem do następnych.
pisze. Tak. Właśnie kończy nam się dlatego, że jeśli chodzi o regulamin Rady i dyskusję nad nim, to przełożyliśmy na część merytoryczną, tym bardziej, że są uwagi pewne i nie zdążymy. O której zaczynamy? O 12. Jest taka rejestracja, jest wcześniej, bo punkt 12 się zaczyna konferencja, ważna konferencja, jak Państwo wspomniał, więc byłoby dobrze zarejestrować się i nie spóźniając uczestniczyć w całości do 16 tej trzeciej. Czy mamy na czas na takie ekspoze współprzewodniczący? Bo już autoprezentacja była w trakcie nieobecnej pana ministra, ale dokonaliśmy tej autoprezentacji. Bardzo dziękuję panie ministrze, panie współprzewodniczący, szanowni państwo. Gratuluję bardzo serdecznie wszystkim, którzy dzisiaj odebrali powołania na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego. Razem z księdzem Stanisławem, tu maja czwarta, a księdza Stanisława piąta nominacja, ale to świadczy o pewnym stabilnym, trwałym i takim odpowiedzialnym, obojętnie jaka jest formacja, czy formacje rządzące, że jednak Rada się tutaj rządzi swoimi dobrymi prawami i to, co jest kluczowe, że są to, i jestem o tym przekonany przez pryzmat swojej obecności w tym ministerstwie ośmioletniej, a i wcześniej, osoby, które są znaczące dla środowiska organizacji pozarządowych, dlatego tym bardziej Państwu chciałem pogratulować. Tak jak pan minister powiedział, w zależności od tego, jakie będzie rozstrzygnięcie, powiedzmy w takim czasie i kalendarzu, to Państwa obecność tutaj gwarantuje rozwój sektora pozarządowego i zachowanie standardów. Ja chciałem bardzo podziękować tym, którzy już byli ze mną w tej Radzie, nowym członkom, życzyć, aby te kolejne lata były dla Państwa również rozwijające. Ja się tutaj nauczyłem od Państwa bardzo, bardzo dużo. To, co chciałem jeszcze raz podziękować wszystkim członkom, powodzenia, wytrwałości panu współprzewodniczącemu, dobrego współprzewodniczącego, obecnie kto z nim będzie ze strony rządowo-samorządowej, abyśmy mogli dalej sektor pozarządowy i w ramach Rady Działalności Pożytku Publicznego budować i budować dialog obywatelski, bo to jest nasza podstawowa misja. Jeszcze raz najlepsze życzenia. Dziękuję bardzo. No cóż, ja już jestem rzeczywiście po wyborach i to jest ta różnica, ale nie ukrywam, że życzę panu współprzewodniczącemu, żeby nim pozostał, jeżeli będzie taka jego wola i jeśli taka będzie możliwość. I jak jestem już w tej sprawie, to zacznę w swoją wypowiedź niezwykle niedyplomatycznie i powiedziałbym może i proszę mi to wybaczyć, jeśli się odniosę do czegoś na początek, co nie dotyczy strony pozarządowej, tylko dotyczy naszego dialogu. No bo tak jak pan minister zauważył, powinniśmy po raz właściwie ostatni, powinna być powoływana taka rada, jeżeli te plany się zrealizują, no to mam wielką nadzieję, że tak będzie. I tutaj chcę powiedzieć tak, że myśmy w poprzedniej kadencji Rady podjęli łącznie 89 uchwał o charakterze merytorycznym, nie dotyczących spraw personalnych, czy regulaminowych, czy porządkowych. I na te 89 uchwał otrzymaliśmy 23 odpowiedzi ze strony rządu. Jakkolwiek nie wszystkie te uchwały wymagały odpowiedzi. To jest oczywiste, to nie jest taka proporcja, ale wydaje się, to by trzeba było przeanalizować, że ta ilość odpowiedzi mogłaby być trochę większa. Tu jest oczywiście pytanie, na ile nasze uchwały są interesujące. Dlatego, że odpowiada się na coś, co ma jakiś, co jest tak skonstruowane i tak dobre, żeby warto było po prostu na to odpowiadać. To nie był zarzut, tylko to jest jakaś taka refleksja na temat również naszych jakby własnych uchwał. Druga uwaga i też przepraszam, ja już nie będę tego nigdy robił, ale wykorzystam tą okazję, dotyczy współpracy z przedstawicielami samorządu terytorialnego. Ona jest fantastyczna na poziomie dyskusji naszej i na poziomie konstruowania wspólnych stanowisk. To w ogóle bez zarzutu.
W niektórych przypadkach natomiast czasem się miało wrażenie, że jakby wyniki tej dyskusji nie przedostają się później poprzez Zrzeszenia Samorządu Terytorialnego do wszystkich samorządów. Tak to mówię. I to nie jest, po raz kolejny nie jest to zarzut, ale to jest też refleksja, co i czy można by zrobić, żeby ten stan rzeczy zmienić. To znaczy na przykład, żeby wprowadzać takie mechanizmy, żeby w gremiach zrzeszeń samorządu terytorialnego uchwały Rady były prezentowane, dyskutowane. Podkreślam jeszcze raz, do tego jest potrzebna ich wysoka jakość. Bo inaczej to oczywiście nikt nie będzie dyskutował nad oczywistymi rzeczami albo nad. Ale to jest pytanie o taki kanał informacyjny. No i teraz już zupełnie, że tak powiem, swobodnie co do naszego sektora. Nasz sektor w Polsce w porównaniu do wszystkich innych państw, które mają za sobą okres panowania komunistycznego, rozwija się absolutnie fantastycznie. I to chcę powiedzieć, ja mam pewien ogląd tej sytuacji, ponieważ jestem również członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i tam mamy koleżanki i kolegów z różnych innych krajów i to nie są puste słowa, to co ja teraz mówię. Ja na przykład, tylko dla przykładu powiem, że na przykład ze Słowacji w EKES wszyscy trzej członkowie reprezentują instytucje naukowe i żaden nie reprezentuje żadnej organizacji społeczeństwa obywatelskiego. To tylko jako przykład, oczywiście to też nie musi o czymś tam od razu świadczyć, ale my naprawdę jesteśmy na czele tego procesu w Polsce i to powinniśmy myśleć z dumą. Ale to nie zwalnia nas od odpowiedzi na, moim zdaniem, przynajmniej dwa kłopotliwe pytania trochę dla nas. Jedno jest takie, jakie są nasze gospodarcze czy finansowe podstawy czy baza tego sektora? Bo Państwo przecież wszyscy wiecie tutaj, jak tu jesteśmy na tej sali, że ten sektor w dużej mierze korzysta z europejskich funduszy strukturalnych. Oczywiście nie wszystkie organizacje, ale jest wiele organizacji, dla których to jest właściwie główne źródło finansowania. I to już nie chodzi nawet o to, że te fundusze się gdzieś tam skończą. Oczywiście się skończą, albo będą w mniejszym wymiarze. Tylko mi chodzi bardziej o to, że jeżeli to robimy, to musimy jasno i wyraźnie pokazać, jaki jest nasz własny wkład do tego wszystkiego. To oczywiście może być wolontariat, czy jakby cokolwiek innego, ale my nigdy nie powinniśmy tak stawiać sprawy, że nam się należy 100% funduszy. Że w ogóle żadnych udziałów własnych, że to jest po prostu jak organizacja pozarządowa, to 100%, bo to jest moje osobiste zdanie. Nawet jeżeli są sytuacje, w których jest to uzasadnione, bo chodzi na przykład o realizację usług publicznych przy pomocy tych funduszy, to wtedy jest to jak najbardziej uzasadnione. Tylko forma prezentacji tego w opinii publicznej taka, że my się domagamy tego, no niekoniecznie z moim zdaniem nam znajduje, znaczy rozmnaża sprzymierzeńców. Tak? Druga sprawa, znacznie ważniejsza, jest taka. Co może nasz sektor wnieść do dialogu obywatelskiego? Moim zdaniem przede wszystkim głęboką, specjalistyczną wiedzę, informację. To jest to, czego zazwyczaj brakuje po drugiej stronie, po stronie polityki czy administracji. Nie zawsze, ale często brakuje. Dlatego nie z powodów takich, że ja jestem akurat z organizacji federacyjnej, ale dlatego bardzo ważne są organizacje o charakterze tak zwanym członkowskim, to znaczy zrzeszające bardzo wielu członków, takie organizacje, które zrzeszają inne organizacje, ponieważ w ramach, w szczególności w ramach tych dwóch form oraz w ramach think tanków oczywiście też, które tu powinny w tym współdziałać, no udaje się taką informację produkować. I światły trzeci sektor, ja już kończę, bo rozumiem, że nam się tak, światły trzeci sektor powinien tak postępować, żeby zasilać rząd, z którym powinien współpracować z taką informacją, ale też zasilać opozycję w parlamencie tą informacją i pomagać tym obu stronom w tym starciu politycznym rządowi i opozycji, pomagać wypracowywać możliwie optymalne rozwiązania w oparciu o wiedzę i informację, a nie w oparciu przepraszam bardzo, że tak wprost, nie w oparciu o widzimisię poszczególnych posłanek i posłów czy senatorów, albo w oparciu o głośny czy hałaśliwy lobbying, ale organizowany nie wiadomo dokładnie w czyim imieniu. Bo mieliśmy do czynienia z różnymi sytuacjami, typ 1, typ 2, które tu wymieniłem. Ale to wymaga wysiłku oczywiście z naszej strony. I teraz
publicznej. Strona pozarządowa w Radzie nie jest reprezentacją wybraną trzeciego sektora, o czym Państwo najlepiej wiecie, i my sami też. W związku z tym my w części pozarządowej sektora powinniśmy z tymi organizacjami, które ten sektor najbardziej reprezentują, jak najbardziej ściśle współpracować. I to zresztą próbowaliśmy to robić w poprzedniej kadencji, ale to moim zdaniem powinniśmy tą współpracę jeszcze bardziej zintensyfikować. To był taki wniosek praktyczny, ponieważ nawet jak my nie jesteśmy tą reprezentacją, to jednak jesteśmy jedyną taką grupą, którą można potraktować jako no, w miarę reprezentatywną dla sektora. Nie mamy tak naprawdę w trzecim sektorze, jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, która jest w dużej mierze moim zdaniem reprezentatywna dla sektora, ale nie w 100%. I różne inne federacje, ale my powinniśmy próbować jak w soczewce skupiać te różne trendy i pomysły. Dobrze, tyle z mojej strony, dziękuję. I życzę, co mam zrobić? Ale właśnie, no to, przepraszam, jeszcze nie, bo może jeszcze, może to jest, oczywiście raz panie dyrektorze, powinniśmy ustalić pewnie termin posiedzenia roboczego, ale też chciałem zapytać, czy z państwa by się ktoś chciał włączyć może do tej dyskusji, bo ja rozumiem, że to nie, tak na oko mielibyśmy z 15 minut mniej więcej jeszcze do dyspozycji. Bardzo proszę. Ja oczywiście nie chcę zaczynać dyskusji merytorycznej, bo rozumiem, kwestia wkładów własnych to jest temat, który na pewno powinniśmy podjąć i dobrze ją rozważyć. Ja chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, która wydaje mi się bardzo pilna i zastanawiam się, czy nie można byłoby jej jakoś przyspieszyć. To znaczy, z poprzedniej rady wisi na Radzie jeszcze obowiązek dodania trzech przedstawicieli do Komitetu Sterującego do Spraw Zdrowia. W tej chwili są przedstawiciele, między innymi ja jestem zastępczo w Komitecie Sterującym do Spraw Zdrowia, który jest pod Komitetu Umowy Partnerskiej. Ale na Radzie wisi ten obowiązek. W tej chwili podejmowane są ważne decyzje w tym komitecie i dobrze byłoby zacząć ten proces wymyślania dosyć szybko, trybu wyborów i wyborów dosyć szybko, bo rzeczywiście dobrze byłoby, żeby sektor miał już taką stałą reprezentację w tym komitecie. Dziękuję. Przepraszam, to znaczy, że chciałbym, żebyśmy to dzisiaj zrobili, czy żebyśmy... Raczej myślałem, że być może moglibyśmy powołać jakąś małą grupę, która by przed, ustalimy, rozumiem, nie dosyć prędko spotkanie, ale przygotuję już taką propozycję, żeby na spotkaniu najbliższym można byłoby ją przegłosować, czy zrobić, żebyśmy mieli coś przygotowane. Słuchajcie, to Państwo, to nie, to ja mam krótką propozycję w tej sprawie. Rozumiem, że Piotr Franczak był w takiej grupie, tak? I chciałem zapytać, kto by jeszcze, bo to jest sprawa dotycząca części pozarządowej, czy co? Tak, bo jest chyba, jest rada pisana. No tak, ale to mają być reprezentanci ze strony pozarządowej. To żeby może ktoś z członków ze strony pozarządowej, kto ma ochotę wziąć w tym udział, może po prostu poproszę o podniesienie ręki. Czarek, ty? Pan Miżejewski, ksiądz Słowik? Marek? Tak, dobrze. Dobrze, czy są jeszcze jacyś inni, że tak się wyrażą, chętni? Chodzi o małą grupę roboczą do spraw wyłonienia listy kandydatów w tej sprawie. Najpierw trybu wyboru i przedstawienia. Tak jest, oczywiście. Dziękuję, to mielibyśmy pan Cezary Miżejewski, pan Marek Borowski i pan Piotr Franczak. Piotr, jak rozumiem, że ty byś przewodniczył czy koordynował, tak? I formalnie jest to zespół doraźny oczywiście, chociaż nie ma jeszcze regulaminu, ale warunkiem, że w regulaminie będą zespoły doraźne, to jest to zespół doraźny. Fajnie, dziękuję. Coś ponad to, oprócz terminów oczywiście, proszę bardzo. No właśnie, ja chciałem zwrócić uwagę, że wypadałoby dzisiaj, skoro jesteśmy w miarę w pełnej reprezentacji, ustalić jakiś harmonogram spotkań, przynajmniej najbliższego, a może i na początek przyszłego roku. No i też sugerowałbym, żeby wykorzystać jeszcze chwilę czasu i zaplanować jakąś agendę tego najbliższego spotkania, bo to są takie w miarę oczywiste rzeczy formalne, które no, niechybnie nas czekają. Ja rozumiem, że nikt nie ma sprzeciwu w tej sprawie i jakieś są propozycje co do terminu ze strony Departamentu? Zacznę od tego. Propozycji nie mam.
zapraszamy. Myślę, że tutaj współprzewodniczący powinni zaproponować Państwu termin, ale powinni się spotkać niebawem, tak, żeby sprawę regulaminu, co jest bardzo istotne, zająć się też w systemie konsultacji rozporządzeniami, tak, czyli to jest też kolejne zadanie dla Rady Działalności Pożytku Publicznego i nie wiem, konieczne, no może taki punkt umieścić, prawda, po głosie tej konferencji, żeby też rolę Rady określić w tym procesie budowania Rady Dialogu Obywatelskiego. To są trzy takie punkty, które można byłoby postawić na Radzie i spotkać się w dość nieodległym terminie, tak? Zadam inaczej to pytanie, kiedy najwcześniej z technicznego punktu widzenia jest możliwe posiedzenie Rady? Czy ze względu na przyszły tygodnie, tak? Dobrze. Czy ktoś z Państwa, czy możemy się umówić, że tak powiem, na szybko na posiedzenie w przyszłym tygodniu, to jest przed wszystkimi świętymi tydzień? Proszę. Ja przepraszam, przerwa techniczna i muszę iść po swój kalendarz, przepraszam. Nie sugeruję, że pan przewodniczący będzie narzucał ten temat. Przyjąć do wiadomości, no co państwo zaproponujecie? Muszę sprawdzić. Do departamentu przesłać, ale bym bardzo prosił do jutra, do południa.
Dziękuję. Wobec powyższego, jeżeli nie ma z Państwa strony żadnych innych spraw różnych i chęci zabrania głosu, to widzimy się 28 października o godzinie 12. Wcześniej oczywiście na konferencji, mam nadzieję wszyscy. I przypominam o przedstawianiu, o deadline, o terminie przedstawiania propozycji porządku dziennego na następne posiedzenie do jutra, do godziny 12 w południe na adres Pani. Pani Marto, niech Pani sobie zmieni ten adres, bo Pani cały czas pisze pod tytułem rekrutacja rada. Więc jakiś taki bardziej cywilny model Pani prowadzi. Po rekrutacji. No, po rekrutacji. Dziękuję bardzo. Wobec tego zamykam posiedzenie. Bardzo serdecznie Panu Ministrowi dziękuję za wkład do naszego posiedzenia i wszystkich za osobisty udział.